Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Eksponatem na dziś jest zabawka, konik na biegunach, drewniany konik na biegunach. Konika pozyskaliśmy do naszych zbiorów w 2002 roku i zwykle jak pozyskujemy jakiś eksponat, staramy się dowiedzieć o nim jak najwięcej, kto go wykonał, jaka jest jego historia. W tym przypadku udało się nam ustalić, że konik został wykonany pod koniec II wojny światowej we wsi Turaszówka. Pamiętamy, że Turaszówka została przyłączona do miasta Krosna dopiero w 1973 roku. Konika wykonał nie stolarz, tylko ojciec dla swojego syna, pan, który pracował w cegielni w Polance, więc ze stolarstwem nie miał w zasadzie na co dzień do czynienia. Ale jak wiemy, w czasie II wojny światowej i tuż po wojnie dzieci na wsiach bawiły się prostymi zabawkami. Głównie były to patyki czy kamienie ogólnodostępne. Więc taki konik, można by było powiedzieć, był nawet rarytasem dla dziecka. Konik został wystrugany z kawałka lipy. W zasadzie składa się z kilku kawałków. Gdybyśmy bliżej zobaczyli, to jest tutaj znak, gdzie one są połączone. Jest dosyć ciężki, ponieważ jest strugany z kawałka klocka. Do tułowia przymocowane na gwoździach są nogi, na tak zwaną zakładkę. Bieguny natomiast zostały zrobione z jesiona. Jesion jest twardym drewnem, więc ten konik mógł wybujać, można tak powiedzieć, kilka pokoleń. Pierwotnie nasz konik miał kółeczka. Widzimy tutaj jeszcze pozostałość. Jest takie koluszko, do którego przymocowywano no pewnie sznurek. Można go było ciągnąć lub pchać. Zresztą historycznie wiadomo, że zabawki, koniki w tym stylu pojawiły się prawdopodobnie w XVII wieku i początkowo były na kółkach, a bieguny pojawiły się dopiero w wieku XIX. Więc konik miał kółeczka, ale były one małe i niewygodnie było ciągnąć konika po wyboistym podwórku bądź po trawie, więc później wykonawca stwierdził, że lepiej zrobić bieguny. Tak jak powiedziałam Państwu, konik ma już prawie 80 lat i wybawił kilka pokoleń. Teraz jest najbardziej popularnym eksponatem wśród najmłodszej części naszych zwiedzających. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na ogonek konika. Proszę sobie wyobrazić, że ogonek jest zrobiony z naturalnego włosia końskiego. Konik ma też uszka skórzane, grzywę z kożucha, a też bardzo ciekawe szklane oczy. Konik znajduje się na ekspozycji stałej, więc serdecznie Państwa zapraszamy, nawet z małymi dziećmi, bo można zobaczyć tą historyczną zabawkę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Iwona Ćwiąkała.